Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Dzisiaj, jak widzicie, na stół zawitał odbiornik Unitra Diora Amator 3 Stereo w swojej ostatniej wersji, jaką Diora wypuściła, czyli AWS 110 wersja A. Zapytacie, co jest dziwnego w tej wersji, co się zmieniło, a zmieniło się trochę od strony końcówki mocy. W tej wersji odbiornika z końcówką A zastosowano układ zamienny, jeżeli chodzi o układ GML 0.26, który tutaj jest, był pierwotnie stosowany. Tak więc tutaj zastosowano końcówkę mocy na tranzystorach 2N3055, ewentualnie z produkcji czeskiej Tesli KD502. Jest to układ typowo zamienny dla układów GML, wmontowany przez taką przejściówkę, płytkę, w płytę główną. Układy są naprawdę fajne i te odbiorniki są, no powiedzmy, niezniszczalne, no chyba że ktoś naprawdę coś zacznie mocno kombinować przy wyjściach, zewrze, no to wtedy ewentualnie ten układ się tam uszkodzi, ale samo uszkodzenie końcówki jest naprawdę bardzo trudne. W tym filmie zaprezentuję Wam, jak te układy wyglądają, jak się prezentują w tym odbiorniku, bo na pewno dużo osób nie wiedziało o tym, że w swojej końcowej produkcji Diora zastosowała takie właśnie układy zamienne. Na tym filmie się o tym przekonacie, jak to jest zbudowane. Specjalnie wyszukałem taki odbiornik w moich tutaj czeluściach w domu, żeby udowodnić, że elementy, które tu są, są zamontowane w odbiorniku. Mogłem pokazać typowo płytkę z radiatorkiem, która tutaj jest jak gdyby tym układem, ale pewno od razu by się odezwało grono użytkowników, że to nie jest to, to jest jakaś samoróbka i to w ogóle nie należało do tego odbiornika. Tak więc mamy to odbiornik w końcowej fazie produkcji w zakładach Diora, w którym zastosowano właśnie takie układy. Film dedykuję panu Arkowi, który specjalnie dopytywał się o te układy. Rozmawialiśmy na czacie i bardzo go ten temat zaciekawił. Pozdrawiam serdecznie. Tak więc bierzemy się za demontaż odbiornika, aby Wam pokazać wnętrze i te układy, które są w nich akurat tutaj zamontowane. Zaznaczam, nie jest to film serwisowy, jest to, można powiedzieć, film prezentacyjny, akurat ten układ zamiennika. Nic więcej w tym odbiorniku nie będziemy robić. Ten odbiornik jest, powiedzmy, w 80% sprawny. Domagają mu klasycznie kondensatorki i kwestia szybprzestrojenia głowicy, ale reszta jest sprawna. Tak więc, moi drodzy, montuję telefon na statywie i bierzemy się za rozkręcanie odbiornika. Ok, moi drodzy, bierzemy się za otwarcie tego odbiornika. Sprawa wygląda banalnie prosto. Aby rozebrać odbiornik Amator Stereo, musimy go odkręcić śrubami, które znajdują się od spodu. Są tu śrubeczki, które czynią wewnętrzny, nazwijmy to, wkład z elektroniką, całą ramkę. Bierzemy się za wykręcenie śrub. Włóżmy je sobie na bok. W tym filmie nie będę Wam pokazywał naprawy żadnej, tylko i wyłącznie zaprezentuję Wam, w szczególności panu Arkowi, który prosił o to, jak wygląda taki układ zamiennika układu GML, który był produkowany dla tych właśnie odbiorników. Jeszcze dwie śruby. Jeżeli byście chcieli zakupić taki odbiornik Amator Stereo z taką właśnie końcówką mocy, bardzo łatwo je poznać. Po pierwsze, jest to Amator Stereo w wersji trzeciej, ale jest to model AWS 110 z literką A na końcu. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli nie ma literki A, to w tym odbiorniku znajduje się końcówka GML. Jeżeli jest literka A, jest to zamiennik. Kolejna różnica, która jest widoczna, to już mogę Wam też tutaj pokazać. Jeżeli spojrzycie
na aukcjach na zdjęcia. Tak się prezentuje tył tego biurnika. I moi drodzy, jak jesteście w stanie zauważyć, to tutaj, gdzie jest układ końcówek mocy, w tym miejscu, są dwie śrubki. Tu kolejne dwie. A w miejscu, gdzie pierwotnie było jak gdyby mocowanie dla układu GML, jest taka blaszka przykręcona. W tym miejscu jest jak gdyby taka kątówka z aluminium zrobiona, która trzymie dwa te tranzystory 2N3055, ewentualnie KD502. Jeszcze zobaczymy, jakie tutaj się znajdują, bo powiem szczerze, pierwszy raz otwieram ten odbiornik. A po tym bardzo łatwo poznać, czy jest to odbiornik właśnie z tymi końcówkami mocy, czy z GML-ami. Jeżeli wygląda to jak ten, na pewno macie taki właśnie układ końcówek mocy. Ok, odkręciliśmy. Teraz możemy śmiało obudowę zesunąć. Tak jak mówiłem, nie będziemy odbiornika włączać do prądu. Z tego co wiem, odbiornik powinien być sprawny częściowo, ma drobne uszkodzenia, ale jesteśmy z końcówką 2N3055. Jak już możecie zobaczyć na filmie, końcówka się Wam zaczęła pojawiać. Możemy jeszcze przepląć ten kabelek i tą obudowę ściągnę z odbiornika. Ok, uwolniłem całe radio. I mamy wspomniany układ końcówek mocy na układach 2N3055. Zaznaczam, nie jest to żaden układ samoróbek czy innych kombinacji. Jest to po prostu fabryczny układ, który był produkowany w fabryce jako zamiennik niedostępnych już układów GML. Jak widzicie, mamy tutaj dwa tranzystory na każdy kanał. Dwie takie płytki się w końcówce znajdują. Jeżeli spróbuję Wam pokazać te płytki, możemy tutaj się dostać? Możemy. Spróbuję odkręcić jeszcze tą blaszkę, tą osłonę, aby dokładnie Wam pokazać, że są te płytki tutaj. Widać, po tylu latach mają problem, żeby się odkręcić, ale dla chcącego nic trudnego. Obiecałem, że nagram film, tak więc film nagrywam. Tak jak wspomniałem na początku, z pozdrowieniami dla pana Arka. Że nikt nie kręcił tych śrubek od bardzo dawna. Są niestety zadrzewniałe. Trudno je tutaj odkręcić i widzę, że chyba śrubki się kręcą w kółko. Tak, jest problem, bo jest to na kluczyk. Zobaczmy, czy się to uda odkręcić. Szukać szczypiec albo czegoś w tym rodzaju, aby móc tą śrubkę chwycić. Mamy siłaczki, jak na złość, słuchajcie. Gdy potrzebne jest konkretne narzędzie, to tego narzędzia nie można znaleźć.
mamy. Dobra, nie będziemy ucinaczkami niszczyć sprzętu i nakrętek. Spróbujemy delikatnie odkręcić chociaż jedną stronę. Tak, aby tą osłonę ściągnąć i Wam pokazać wspomniane płytki tych obu kanałów. Bo pamiętajcie, zawsze dotrzymuję słowa na moim kanale na YouTubie. Jeżeli ktoś prosi o jakąś pomoc, taką pomoc na pewno otrzyma. Ok, moi drodzy. Mamy odkręcone. Tak wygląda po odkręceniu jednej śruby wspomniane płytki. Dla jednego, jak i drugiego kanału są wlutowane pierwotnie w te same miejsca, gdzie były zamontowane układy GML026 produkowane w Telpodzie. Tak to wygląda z bliska. Zaraz próbuję ściągnąć aparat ze statywu i pokażę, jak to wygląda w środku. Może zaciekawi. Jak widzicie, przydałby się większy blat do nagrywania takich filmów. Ale niestety trochę mi tutaj miejsca braknie już. Z kilku względów, że za dużo tego sprzętu mam w pokoju. W warsztacie mam tego dużo. Pozwolicie, że najpierw przykręcę nakrętkę, aby nie zgubić śrubek. Tak jak wspominałem, odbiornik jest zakurzony. Ja go nie naprawiałem, nie uruchamiałem w takim stanie, jakim go zakupiłem. Ten odbiornik się znajduje. Tak jak wspomniałem na początku, jest to pierwsze otwarcie tutaj przez nas na kanale. Cały jest, jak słyszycie, rozregulowany, luźne śrubki. Tutaj już widzę też, że jest mocowanie pęknięte od głowicy. Ok, demontuję aparat ze statywu i spróbuję Wam pokazać, jak to jest zamontowane od tej tutaj strony, od wnętrza odbiornika, czyli patrząc tu. Zobaczycie, jak to wygląda. A dla bardziej dociekliwych spróbuję jeszcze specjalnie wyciągnąć jeden karton, w którym mam różne części zamienne do odbiorników Amator Stereo i tam mam takie układy, dwie sztuki zdemontowane, tak więc będziecie mogli je zobaczyć luzem wylutowane z płytki, bo tak jak wspomniałem, nie chcę tego demontować. Okaże się w momencie, jak to podłączymy, czy to zadziała, czy będzie ogień, chociaż wiem, że końcówka mocy tu w tym przypadku jest sprawna. Tak więc, moi drodzy, wracamy w kolejnym ujęciu z ręki. Cześć, witajcie w kolejnym ujęciu. Tak jak obiecałem, prezentuję Wam, jak to wygląda od strony wewnętrznej odbiornika. Dwie końcówki mocy zamontowane na aluminiowych kątownikach. Są to oryginalne tranzystory, jak widzicie, tungsramu. A wewnątrz układ zamienny dla układów GML026. Tak to się prezentuje w odbiorniku. I przyznam Wam, że jeżeli byście mieli okazję trafić taki odbiornik z taką właśnie wersją końcówki mocy, polecam, kupcie taki odbiornik, łatwy jest w naprawie. Jeżeli uszkodzona jest końcówka mocy, tak jakby tutaj się okazało, że któryś z tranzystorów jest uszkodzony, bądź jakiś element, któryś tutaj na płytce się uszkodził, idzie to bardzo łatwo
wymienić, a naprawić i doprowadzić do stanu pierwotnego, żeby to uruchomić. A naprawa samych układów GML, mimo że jest możliwa, ale jest trudna. Z tego względu, są to układy grubowarstwowe, elementy oporowe są napylane na płytkach, jeżeli dobrze pamiętam, izolacyjnych, tak jakby porcelanka. Jest to bardzo trudne w naprawie, ale jest możliwe. Może na jakimś filmie, jeżeli byłoby takie zainteresowanie, zostawcie komentarz. Mam parę GML-i uszkodzonych, chyba że też macie jakieś GML-e i byście chcieli, żeby je naprawić. Dajcie znać, możecie podesłać. Spróbujemy taki układ naprawić na kanale i udowodnię Wam, że jest to możliwe. Tak tutaj widzimy płytki, normalnie proste elementy, przewlekane. Tutaj zapewne jakieś tranzystory BC 238 lub pochodne. Tutaj mamy dwa tranzystory, drivery BD 135 i 136 zapewne. Tutaj tranzystor do prądu spoczynkowego, znaczycie prawdopodobnie BD 135. Podobnie ma się to w tym kanale. Tak się tutaj to prezentuje. Do góry tranzystory zamontowane na kątownikach aluminiowych, przekręcone do tylnej blachy odbiornika. Każdy z tranzystorów posiada podkładkę izolacyjną, jak widzicie. Jest to mika. A od spodu połączony przewodami w odpowiednie punkty na płytce tej zamiennej PCB, nazwijmy to. Oczywiście tu widzimy potencjometr do ustawienia prądu spoczynkowego. Tak się tutaj te płytki zamienne prezentują. Mam nadzieję, Panie Arkadiuszu, Panie Arku, że taki materiał, ciekawostka modułów zastępczych GML z tranzystorami 2N czy 055 zadowolił Pana. Liczę na pozytywny komentarz i łapkę pod filmem. Ok, tak się to prezentuje, moi drodzy. Ok, ja odstawię odbiornik teraz na bok, a zaraz Wam postaram się pokazać, tak wspomniałem, dwie takie płytki wymontowane z innego odbiornika, które czekają na swój czas, moment do zamontowania w innym egzemplarzu. To Wam pokażę z bliska, jak te elementy się tutaj prezentują. Tak więc, moi drodzy, za chwilkę wracamy w kolejnym ujęciu. Cześć, witajcie w kolejnym ujęciu. To jak obiecałem, znalazłem taki mój mały zestaw przydatnych części, który miałem gdzieś tutaj pod ręką, pod biurkiem. Mam tutaj akurat, jak widzicie, też jeszcze dorad morów. One są już przygotowane do montażu, kondensatorki powymieniane, potencjometry wyczyszczone, ale nie o to chodzi. Mam tutaj dwie wspomniane płytki, tranzystory na radiatorkach, na tych kątowniczkach. Tak to się prezentuje, moi drodzy, z bliska. Jest to zdemontowane z jednego z amatorów, który był bardzo mocno uszkodzony. No, po prostu nie nadawał się nawet na naprawę, odbudowę, więc jedyne co zostało, to zdemontowałem po prostu co niektóre części, niektóre elementy. No, posłużą do naprawy po prostu innych egzemplarzy. Jak widzicie, prosta rzecz, kątowniczek aluminiowy, obwiercony, wygięty. Z tej jednej strony, tutaj od góry, mocowanie jest do tylnej części obudowy. Tutaj mamy przykręcone na tych aluminiowych małych, cienkich płaskowniczkach tranzystorek, ten od regulacji prądu spoczynkowego. Tak to się mniej więcej prezentuje z tej strony.
tak wygląda płytka, która jest zamiennikiem układu GML 0.026. Diora opracowała prosty zamiennik na podstawie budowy wewnętrznej tego układu. Naprawdę fajna rzecz, szybko się to naprawia. One są trochę zakurzone, zabrudzone, to leżało w pudełku już trochę czasu. Tak jak je wylutowałem, tak zostały wrzucone do pudełka, więc tutaj, moi drodzy, nie patrzcie, że coś jest, nie wiem, od kalafonii, czy nosi jakieś ślady kurzu. Mówię, jest to zdemontowane, leżało w pudełku i nie było przeze mnie nic z tym dalej robione. Przyjrzyjmy się bliżej płytce. Tak jak mówiłem, dwa tranzystorki, rezystorki emiterowe bądź kolektorowe, nie pamiętam, jak to było to połączone. Do góry gdzieś na stronie, na filmie pojawi się schemat tego modułu, będziecie mogli sobie go zobaczyć. Konstrukcja banalnie prosta. Tak jak mówiłem, BD-135, dobrze pamiętałem, drugi prawdopodobnie BD-136. Nie wiem, czy to będzie widać. Zgadza się. Wzmocnienie 16. Tranzystor, który jest na radiatorze do prądu spoczynkowego, jest przykręcony tyłem, ale to jest też BD-135, z tego co pamiętam. Te malutkie dwa tranzystorki, a jednak to nie jest BC-238, to jest BC-308, a drugi, tutaj może będziemy lepiej widzieć na tej płytce, ten jest BC-237, czyli 238, 239, one są podobne, więc można by ten tranzystorek zamiennie zastosować. Zobaczmy ten tranzystor, czy tutaj jest taki sam, czy BC-308. Tutaj jedną z różnic, które możecie zobaczyć, tu jest potencjometr stojący, tu mamy potencjometr leżący, tą podkówkę. Obie płytki tak samo wykonane. Tutaj dwa jakieś krosy. I wyprowadzenie w postaci pinów, tak jak na GML-ach, tylko tutaj wykorzystali jakąś grubszą srebrzankę, ewentualnie jakieś druciczki z odpadów od, nie wiem, tranzystorów, rezystorów grubszych, które zostały przymocowane, przylotowane tutaj plotem przez płytkę i mamy w takim to sposobie proste wyprowadzenia dla układu zamiennika, jak to się mówi, dla GML-026. Takie ostatnie jeszcze wizja obu modułów. Moi drodzy, bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film. Jeżeli Was temat zaciekawił, zostawcie proszę łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Jeżeli temat elektroniczne, które pokazuję, się Wam podobają, jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie komentarze. Na każdy komentarz na pewno odpowiem. Czytajcie również linki i opisy pod filmami, z tego względu, że dużo rzeczy w tych linkach, opisach się tam pojawia. Są już linki do naszego forum dyskusyjnego, które zostało wstępnie uruchomione i jeszcze trwa jego finalna tam, powiedzmy, konfiguracja, ale już forum działa, więc zachęcam do rejestracji. Co jeszcze? Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie, postawcie mi kawę, link został umieszczony w podpisie, możecie kliknąć i rzucić mi parę groszy na małą czarną, jak to się mówi. Chętnie wypiję za Wasze zdrowie. Pozdrawiam Pana Arka, który prosił o nagranie takiego materiału odnośnie takich zamienników. Jeżeli ktoś by potrzebował schemat, mogę podesłać na maila, nie ma problemu, mam dokumentację do tych modułów, jak przystało na porządny kanał z serwisem elektroniki polskiej.
Tak więc byście potrzebowali, mogę wam udostępnić, nie ma problemu. I tak jak wspominałem, chcecie poszukać podobnego odbiornika, szukajcie modelu Amator Stereo 3 z modelu AWS 110 wersja A. Tam takie moduły są zastosowane. Według mnie te lepiej grają niż układy GML026. Łatwiej się je naprawia w przypadku awarii. Co jeszcze? No, nazwijmy to, są niezniszczalne. No, chyba że ktoś naprawdę zacznie kombinować i takie mocarne tranzystory jak 2N-y, 3055 i to jeszcze oryginalne, tungstrama przykładowo, albo KD502, no, spali po prostu. Więc to naprawdę byłby naprawdę szczyt. Ale tutaj naprawdę polecam, jeżeli ktoś będzie potrzebował dokumentacji, opisy, jakieś, nie wiem, jeszcze pytania, piszcie, odpowiem, poradzę wam, nie ma problemu. Tak więc, moi drodzy, jeszcze raz wam dziękuję, że obejrzeliście film i do zobaczenia w kolejnym ciekawym filmie. Pozdrawiam, hej!